Dzień dobry, internecie. Witamy na pocztangą.pl. Rafał razem z Adasiem mają dla Was do zaprezentowania pierwszy triset na wzmocnienie wszystkich trzech głów tricepsa, czyli długiej, krótkiej i bocznej. Panowie, zacznijmy. Tak, powiedział Juliusz. Na początku pokażemy Wam triset, który podpatrzyliśmy bezczelnie od Andrew Lock, takiego brytyjskiego fizjoterapeuty i austrajskiego. Austryckiego? No. A to stąd ten akcent. Stąd ten akcent. Dużo się wyjaśniło nagle. Tak jak powiedział Irand, no jak pewnie się domyślacie, w tricepsie są trzy głowy, które wszystkie powinny być trenowane. Żadna nie powinna zostać pominięta, bo inaczej ten triceps może nie działać w pełni funkcjonalnie, albo po prostu na świecie będzie słaby. Także zamiast tutaj szukać wymyślnych ćwiczeń, żeby trenować tą głowę, tą głowę, tą głowę, no to możemy sobie po prostu zrobić triset taki, który nam wszystko naraz załatwi i przetrenujemy sobie od razu wszystkie trzy głowy. Nie zajmie nam to dużo czasu, bo wszystko będziemy robić jedno po drugim. Jak to będzie wyglądało? Dobieramy się do wyciągu. Na początku bierzemy sobie wyciąg górny i pierwsza część tricepsu będzie nam tutaj angażowała bardzo mocno głowę długą tricepsa. Wygląda to w taki sposób. Pilnujemy tu oczywiście, żeby łopatka była wciągnięta w dół, nie wywalona gdzieś tam do rotacji górnej, bo w tym momencie oczywiście no, nie będzie to miało sensu. Pamiętajmy, że głowa długa tricepsa jest przyczepiona do łopatki, także łopatka musi być w odpowiednim miejscu, żeby po prostu ten triceps działał funkcjonalnie. Następnie przechodzimy do takiej pozycji i w tym momencie będziemy sobie ćwiczyć głowę długą tricepsa. Boczną. Chyba nie pękasz. Nie, co? Dobrze, bo jeszcze jedna głowa się zostawia. Okay. Potem sobie przechodzimy do głowy krótkiej. Możesz zmienić rękę? Syk, mogę. Chociaż to bez sensu. Co to bez sensu, ale okej. Okay. Ale plot twist. Widzowie się jest kapo. Jakby co to robicie, to samą ręką co poprzednie, nie? Tylko jest lustrzane odbicie. I teraz sobie pracujemy nad krótką głową. Oczywiście to co tutaj Trawan powiedział, musimy to zrobić wszystko jedną ręką. Teraz na potrzeby nagrywki zmieniliśmy, także Trawan przynajmniej może chojraka zgrywać, że dużo siły ma. Moja propozycja, lecicie sobie po 7 powtórzeń, czyli możecie sobie zrobić oczko. 7 tak, 7 tak i 7 na stary, ostatni ćwiczenie. Pamiętasz trening Armageddon ramion? Tam oczywiście, też po 7 się robiło. Armageddon. I to w różnych scenach. Tak, tak. I potem całość. Ale to był pierwszy trisecik. Dobra, wskakuj. Dobra, drugi trisecik. Tym razem już nie od Andrea, tylko od młodego. Od młodego, od naszego kumpla z siłki. Pochyl się trochę bardziej. Pierwsze co to będzie wyglądało jak po prostu kickbacki na wyciągu dolnym. Mamy tutaj, trzymamy rękę neutralnie i wygląda to w taki sposób. Następnie wykonamy to samo ćwiczenie z supinacją, czyli po prostu będziemy rękę obkręcać, hop, na zewnątrz mocno, ok. Można to sobie w międzyczasie zmienić chwyt tego uchwytu pierdolniczka od wyciągu dolnego, będzie troszkę wygodniej. I na końcu rotujemy rękę wewnętrznie i z rotacją, w trakcie ruchu, tak, o właśnie, i z rotacją, ciach. Dzięki temu znowu mamy załatwione wszystkie trzy głowy. Naprawdę, jeżeli chodzi o trenowanie tricepsu, to wyciąg dla mnie jest po prostu nieodzowną maszyną, która musi gdzieś tam się znaleźć, bo daje nam całą masę możliwości przećwiczenia ramion w różnej konfiguracji, pod różnymi kątami. No a jeżeli chodzi o łapy, to naprawdę ma to znaczenie, bo będziemy angażować głowy poszczególnych mięśni w różnych procentach, w różnej efektywności, a właśnie o to nam tutaj chodzi. Tak. Tak. Poka. Jezus, ma taki ciepły. Wielka łapa. Pokazuje biceps, ale triceps zrobił, no to nic. Ale triceps przecież nie pompuje przed pokazywaniem, bo jest spuchnięty i nie masz definicji w tym. Pozdrawiamy, próbujcie sobie, macie jakieś inne pytania, chcecie, byśmy pokazali jakieś inne ćwiczenia, typowo trójbojowe, wrzucajcie w komentarzach i później będziemy ogarniać. Piona. Bo tak samo czwórek się nie pompuje podobno przed sceną. Czemu? No bo spuchnięta jest i nie masz tej definicji.